KKK, Kampus? Campus. Naszym gościem jest aktor, wokalista, założyciel Akademii Artystycznej pełnej odwagi, Rafał Supiński. Cześć! Cześć, witam was serdecznie, ciebie również, Marysiu. Bardzo mi miło cieszę się, że się wreszcie udało nam złapać, bo to nie było takie proste. Tak, rzeczywiście napotykaliśmy kilka problemów, ale myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie wyciśnięte jak cytryna. <noise> Mimo tej sytuacji, że się łączymy, gdzie cię zastaliśmy? Bo ty też podróżujesz trochę. Tak, rzeczywiście. No dzisiaj zastaliście mnie w Białymstoku, tutaj obecnie mieszkam, pracuję. Chciałam Cię zapytać o tę drogę. Myślę, że ona jest dość ciekawa, bo zanim osiadłeś w Białym Stoku, to miałeś epizod w Krakowie, w Czechach, w Brnie, ale było także Royal Academy of Music w Londynie, więc ta droga była dość bogata. Jestem ciekawa, jak te wszystkie miejsca ukształtowały Cię jako aktora, ale też jako wokalistę, czy może nawet edukatora, bo to też przecież tym też się teraz zajmujesz jaki to miało wpływ na Ciebie. Marysiu, wydaje mi się, że każda podróż nas rozwija, w zależności od tego, czy jesteśmy na otwarci podczas tych podróży, i mamy oczy szeroko otwarte. Przede wszystkim, wiesz, te wszystkie wyjazdy, czy studia za granicą, chociażby właśnie w Brennie, na Janackowa Akademia Muzyckich Umieni, wpłynęła na patrzenie na aktorstwo w inny trochę sposób, ponieważ między innymi tam jest jedyny wydział aktorski dla osób niesłyszących i możliwości pracy z osobami niesłyszącymi nad ich nad spektaklami spowodował, że że to wpłynęło na mój rozwój jako artysty, aktora, ale przede wszystkim też jako człowieka, że artystą może być nie tyle każdy, ale w każdym drzemie artysta. I to myślę, że bardzo mocno wpłynęło na mnie jako edukatora w przyszłości. Ale o tym za chwilę. I rzeczywiście spotkanie w brnie między innymi z teatrem fizycznym, czy teatrem właśnie dla osób nie słyszących, gdzie prowadziła ten wydział Zojami Kotowa, spowodował, że. Wgłębiłem się bardziej i bardziej chciałem z, m, eksplorować scenę nie tylko w kwestii jako aktor, ale także jako m, aktor interesujący się ruchem. Mm -hmm. to, dlatego też jeździłem właśnie na różnego rodzaju warsztaty taneczne, e, i między innymi e, też bardzo e, dobrze mi się współpracowało z Kate Flat podczas e, podczas wyjazdu za granicą, czyli w Londynie, w Royal Academy of Music, która prowadziła jeden z projektów. Kate Flatt to jest to reżyserka i choreografka, choreografka ruchu, jeśli mogę tak to nazwać, i jednym z mm, z dyplomów, które zrobiliśmy w Królewskiej Akademii Muzycznej, były związane właśnie z teatrem ruchu. I rzeczywiście bardzo mi się z nią dobrze współpracowało. I takie doświadczenia, między innymi właśnie w Czechach, w Brnie, chociażby później w Londynie, gdzie wylądowałem rzeczywiście na stypendium, co było dla mnie ogromnym sukcesem i, i wiesz, i ogromną przygodą. Niestety, zakończoną w online, w, będąc w, wersji w Polsce pandemicznej. W wersji, tak tak, Dokładnie, ale myślę, że tyle, ile mogłem zaczerpnąć do tej pory stamtąd i przede wszystkim od edukatorów, od ludzi, którzy mnie kształcili, jest to ogromne, ogromny pokład. Ym... Nie tyle energii, ale wiedzy, którą chciałbym dzielić się z innymi. Stąd ta właśnie edukacja, edukowanie innych, bycie edukatorem i założenie Akademii Artystycznej pełnej odwagi, bo wydaje mi się, że największym darem, jaki my możemy dać jako ludzie, jako aktorzy, nie wiem, artyści, to jest móc dzielenia się z innymi naszą wiedzą, która naprawdę może otworzyć drzwi. Każdego, każdej, każdego serca, każdej duszy, tylko w zależności od tego, czy my mamy te narzędzia i czy potrafimy z nich korzystać. Tu muszę, A jeśli przepraszam, chodzi... przerwać no, ci na tak? chwilę. Muszę dopytać o to, bo jesteś absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, dzisiaj AST Akademia Sztuk Teatralnych i chcę mhm. cię zapytać, czy te doświadczenia zagraniczne spowodowały, że ty z większą otwartością patrzysz na, na artystów w ogóle, na siebie jako artysta, ale też na innych młodych przyszłych artystów, czy zagranicznych granicą doświadczyłeś tego, że ta otwartość na człowieka jest większa, często na młodego człowieka, który jeszcze nie wie, co chce robić? Zdecydowanie tak, Marysiu, zdecydowanie tak, i będę to powtarzać, i zazwyczaj e, ja pracując ze swoimi słuchaczami, ze studentami, staram się ich zainspirować różnymi metodami, nie tylko kwestią tego, jak ja widzę e, teatr i jak powinna być interpretacja tekstu, co mi się wydaje, tylko bardziej na zasadzie dawania narzędzia młodym ludziom do pracy własnej, bo to jest w, uważam, że gdzieś tam jeszcze w Polsce metodologia pracy z młodymi ludźmi nie do końca, przynajmniej ja mam takie. Doświadczenie, nie jest sprawna. Często na, wykład, nas uczą ludzie, którzy, którym się wydaje, jak powinno wyglądać aktorstwo prawdziwe, czyli to jest przez bardzo subiektywne, zawsze to będzie subiektywne, ale jeśli my damy im narzędzia do pracy, to wydaje mi się, że oni mogą nas bardzo, bardzo mocno zaskoczyć. Przepraszam, że to przytoczę, i... ale też chcę wspomnieć o ostatnich, o ostatnich głośnych aferach i tym, co absolwenci różnych szkół teatralnych pisali o, czy w oficjalnych listach, czy w jakichś listach na Facebooku. Mówił hmm. w postach o tym, co działo się w szkołach teatralnych, to jest dowód na to, że w Polsce ta otwartość na młodego człowieka jeszcze jest dalece odstająca od norm, które na Zachodzie są czymś obowiązującym. Wiesz, co, przede wszystkim, to mogę tutaj przytoczyć przykład. Słyszałam także o tych różnych sytuacjach w Polsce. Jest mi niezmiernie przykro, że dochodzi do takich sytuacji jeszcze, gdzie mamy XXI wiek i dochodzi do sytuacji takiej, kiedy ktoś mając jakikolwiek kompleks i tak dalej, wylewa to, to wszystko na swoich uczniów. Ponieważ ja, dostając się do szkoły w Londynie, miałam taką przyjemność. Rozmowy z koordynatorką, jeśli mogę tego użyć takiej nazwy, tego wydziału i mówię: Katy, Katie, bardzo dziękuję, żeście mnie przyjęli. Jestem niezmiernie szczęśliwy i mhm. naprawdę bardzo wam za to dziękuję. A ona patrzy na mnie ze zdziwieniem i mówi: Nie, Rafał, to my dziękujemy, że tutaj jesteś, że przyjąłeś nasze zaproszenie. I ja wtedy szczękę zbierałem z podłogi, bo zazwyczaj wiemy, jak system może wyglądać w Polsce. Nie mówię, że w ka na każdej uczelni i bądź, broń, bo Panie Cię Boże, nie mam zamiaru tutaj krytykować nikogo, tylko um, mówię z kwestii obserwatora, że często zdarza, zdarzało mi się, że to, je, to ja musiałem cieszyć się, że jestem na studiach w Polsce i że to um, profesorowie darzą, um, poświęcają Cię mi czas i, tak dalej. i sympatią dokładnie, a to tam po prostu mi to otworzyło oczy, że to ci profesorowie byli dla nas i że y, oni pokazywali nam drogę, jak mamy się w którym kierunku możemy iść, ale nie musimy. I y, y, dalekie to było, dalekie to było od, od jakiejkolwiek oceny typu lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba. Ile bardziej y, sugerowania, co myślisz o tym? Masz to świetnie, a spróbuj ta, takiego narzędzia. Popatrz na to, co myślisz. I czułem się, nawet jeśli ten dziekan Dan, który z nami współpracował, który jest właśnie dziekanem tego wydziału Musical Theatre w Londynie, między innymi jest wielkim człowiekiem, i którego darzę ogromną sympatią i szacunkiem, ponieważ dyrygował na Broadwayu, dyrygował na Westendzie, takimi tytułami jak Wypadło mi z głowy, no właśnie, Nędznicy, czy Phantom of the Opera i wtedy zestykasz się z taką z takim guru, można by powiedzieć, muzykalu, jeśli chodzi o, osoba, która, o osobę, która zna się na tym i on traktuje cię jako partnera, kompletnie nie traktuje cię z wyższością, to świadczy o, i ma ogromną pokorę do tej pracy, to wtedy mam coś takiego, że wow, to jest wielki człowiek. Nie czuję kompletnie od, te, od niego, że on właśnie występował, grał na, na Westendzie, dyrygował na Westendzie, na Broadwayu. Tylko widzę człowieka, który chce ze mną współpracować, który chce mi coś zaoferować jako człowiek, jako pedagog, jako edukator. I dla mnie to jest ogromna, ogromna wartość. I chcę, ja pragnę się tego uczyć i, co, i chociażby uczyć te, innych i uczyć właśnie innych. Ja zawsze mówię, wiesz Marysiu, to często w, y, ostatnio mi się tak włączyło i mówię do moich słuchaczy i y, y, studentów, e, inspiruj, inspiruj i jeszcze raz szukaj inspiracji. <grym, <grym, czyli to, wiesz, to nigdy nie wiesz, kto ci, kto ci może do czego zainspirować, więc warto mieć oczy szeroko otwarte i uszy podobnie. <grym>, to jeszcze na sam koniec powiedz, co przed tobą, jakie, gdzie można cię usłyszeć, ale też co przygotowujesz w najbliższym

W najbliższym czasie, wiesz, przede wszystkim e, wydaje mi się, że obecnie można mnie usłyszeć w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Niedługo, e, nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale niedługo się pojawi na online e, jeden z koncertów. W przyszłości także będziemy mm, wystawiali operetkę "Wesołą wdówkę". Tam też e, mam jedną z ról, e, ale oprócz tego, między innymi, wiesz, a propos tej edukacji cały czas się kształcę, między innymi e, uczestnicząc w e, szkoleniach wokal-balance w Londynie. Póki co online. Mam nadzieję, że już niedługo otworzył granice na tyle, bym mógł sobie powędrować tam i jeszcze zdobywać wiedzę na żywo, a nie jeżeli um, właśnie onlineowo. Aktor, wokalista i założyciel szkoły Akademii Artystycznej Pełnej Odwagi Rafał Supiński był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo i was wszystkich pozdrawiam. I co mogę powiedzieć jeszcze na koniec? Słuchajcie, inspirujcie, inspirujcie i szukajcie inspiracji wszędzie, gdzie się da, bo naprawdę warto pracować nad tym, bo to może dać nam bardzo ogromne owoce. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze inspirujące spotkanie. Trzymaj się szerokiej Dzięki drogi, gdziekolwiek jesteś na jakiejkolwiek ścieżce aktualnie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymaj się. Trzymaj się, hej. Akademickie Radio Campus 97 i 1 FM